kolejny dzień z wielkiej serii projektu Daily Vlogów Motoryzacyjnych. Dzisiaj swoim Mercedesem E-klasą przejechałem do Gorzowa Wielkopolskiego. Planowana pogoda raczej blisko zera, lekkie zachmurzenie, czasem przejściowa mgła. A to wszystko dlatego, ponieważ bohaterem dzisiejszego filmu jest Dodge Challenger Hellcat o mocy 707 koni mechanicznych. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Jakaś mgła w tym Gorzowie. Dodge Challenger Hellcat SRT 707 koni mocy V8, kompresor o pojemności 2,4 litra. Zaraz pokażę wam, jak brzmi. To jest dla wielu z was, również i dla mnie, szczyt motoryzacyjnych marzeń. Naprawdę marzę o tym samochodzie od wielu, wielu miesięcy. Wypożyczalnia Royal Rent jest właścicielem tego samochodu. Tutaj właśnie z Gorzowa Wielkopolskiego. Bardzo dziękuję za udostępnienie fury. Zacznijmy odtąd. Ślepia, które patrzą na was niczym zabójcy po prostu, jakby się czaili jak krokodyl. Zobaczcie, ta wielka maska z tymi ślepiami. No naprawdę, wygląda to kosmicznie. Tutaj, co ciekawe, jest wlot powietrza. Cała maska w ogóle jest na 2 metry szeroka. Szkoda, że nie ma też pakietu wide body tutaj na nadkolach, z tyłu, z przodu, po obu stronach, bo to dodaje jeszcze większego charakteru takiego. Felgi 20 z wielkimi tarczami hamulcowymi, z zaciskami czerwonymi od Brembo. Tutaj reklama wypożyczalni, tutaj Instagram z Facebookiem wypożyczalni, tutaj choinka na dachu, ponieważ to jest świąteczny materiał ze świątecznej serii Daily Vlogów Motoryzacyjnych. O kurde, co tutaj się przylepiło? O, nieciekawie. Tutaj w takich modelach jak Hellcat zderzak cierpi, bo bardzo często się brudzi, trzeba go myć, no ale wiecie, o co chodzi. Przejdźmy sobie do tyłu. Linia tyłu, prosta konstrukcja. W ogóle jeszcze patrząc na niego z boku, zobaczcie, cała konstrukcja jest niezmienna, jakby bryła auta jest niezmienna od kilkudziesięciu lat. Tak jak mówiłem w Turbo S-ie, że 911 nie zmieniają się, one po prostu stają się coraz bardziej nowoczesne, ale bryła zostaje ta sama. G-klasa i Hellcat też należą do tej rodziny aut, które swoje bryły nie zmieniają. Z tyłu wygląda to następująco. To już jest wersja najnowsza, czyli 2016 rocznik. I tak to wygląda. Od środka już nie będę więcej mówił, tylko zobaczcie sobie na spokojnie sami. Oprócz tego, że słucha się wydechu, dźwięku wydechu, no to jeszcze świst kompresora robi całą robotę. Posłuchajcie. Takie wycie to ja lubię. Bardzo fajny dźwięk. Tak mi... To jest samochód, który słynie z tego dźwięku. To jest jedyny w swoim rodzaju dźwięk. I to jest coś, co wyróżnia ten samochód wśród innych i za co pokochały ten samochód miliony. No i tradycyjnie tak to wygląda z mojej perspektywy. Klasyczne zegary, nie cyfrowe, tylko analogowe. Zobaczcie też, że dosłownie teraz tankowany był samochód, jest z pełnym bakiem, a zasięg to 304 km. Masakra. Ten samochód, jak spali 25, to właściciel się cieszy. To, co się dzieje w środku, oczywiście Ameryka, plastiki, tutaj twardy, nie, miękki plastik, ale on nie jest jakiś za miękki. Wygląda to bardzo prosto, jak na Amerykańca przystało. To nie jest karbon, to jest taki plastik karbonowy. Ta wielka macha kwadratowa z takim wybrzuszeniem, gdzie jest teraz akurat logo wypożyczalni, ale tam ukryty jest kompresor, który... Świszcze. Świst kompresora w tym samochodzie to jest coś niesamowitego, bo to jest jedno z nielicznych aut, które tak świszczy i grzmi z tyłu jednocześnie. Patrzcie, gdzie dojechałem. Mamy taką halę tutaj teraz, więc grzechem byłoby nie sprawdzić, jak w tej hali brzmi. Najbardziej, specjalnie dla was. Samochód do pierwszej setki rozpędza się w
niecałe 4 sekundy, równo 3,9, czyli dokładnie tyle samo co Audi RS6 z wczorajszego materiału. Od 100 do 200 ma 6 sekund i to już jest naprawdę dobry wyczyn. Tak jak widzicie, poświęcenie level hard. Ktoś musi robić ujęcia w mojej serii daily vlogów motoryzacyjnych. Ja jestem operator, montażysta, prezenter, wszystko w jednym. Piękne ujęcia. To jest najlepszy samochód na świecie! Sztos! Totalny sztos! Co tu się dzieje? Co tam się stało? Jest jeszcze opona? Oj, 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 oj. Chyba trzeba na wulkanizację pojechać. Takie frędzle, dredy jakieś. Wjeżdżamy na wulkanizację. Trzeba zmienić oponki, żeby można było śmigać dalej oczywiście. Bo to nie koniec odcinka. Od właściciela jeszcze informacja ciekawa. Mogę wam powiedzieć, że na paliwo wydaje tyle samo w tygodniu co na opony. Czyli komplet opon co tydzień do zmiany, no i paliwa też, żłobie swoje, ale kto by się przejmował? Czas logować się na aplikacji i pojeździć trochę na Uberze, na Bolcie, bo tutaj Bolt chyba, z pasażerami z Gorzowa Wielkopolskiego. Zaczynamy akcję. Pierwszy przejazd, pani Oliwia z ulicy Gwiaździstej. Serio tym? No, a czemu nie? No patrzę, Toyota, to chyba nie Toyota. To jest Toyota Challenger Hellcat. Dam radę tam małą wcisnąć? Dzieciaczka? No. Mamy tutaj fotelik. Ja jestem przystosowany do wszystkiego, dosłownie. Dobra. Nawet jakby pani chciała opłatkiem się podzielić. Jasne, pomogę ci. Hej. Ojejku, jak się przestraszyłaś. Przepraszam cię. Przestraszyłem ją, nie. Nie denerwuj się. Idzie pasażer. Sprawdza, czy to ta w ogóle. Gablota? Tak, to ja. To ja, zapraszam. Jestem twoim kierowcą. Cześć, Robert. Cześć, Krystian. Wszystko w porządku? Kojarzę cię. Tak? Kojarzę cię, no. A pierwszy raz w Gorzowie jestem, skąd się znamy? Z YouTube'a. Spalony jestem. Sorry. Gdzie lecisz? Wiesz co, jadę zdać prawko. Serio? To tak. Się przesiadamy, zobaczymy jakie masz umiejętności. Nie ty. Na pewno? Wiesz czym jedziemy? No brzmiało fajnie. Jakby taki fajny Mustang jakby. No taki trochę inny Mustang. Trochę lepszy Mustang. Kurczę, gubimy trakcję. Tak. Kurczę, dzisiaj pierwszy dzień jestem w Gorzowie. Tak? No nigdy w życiu tu nie byłem. Z Warszawy. To nie jakoś ukryta kamera? No. Powiedzmy. Naprawdę? Boże, a ja w ogóle dobrze wyglądam? Idealnie wyglądasz. Lepiej nie mogło być. Ale tak jak mówię, no... Szkoda, że z dzieciaczkiem. No tak to bym pokazał. Możemy dzieciaczka odstawić. Dobra, nie ma problemu. Dobry, pan Michał? Bez słowa? Wszystko w porządku? No tak, tylko jestem zdziwiony tym. Nic pan nie mówi, za nie mówił pan. Na wełniany rynek, tak? Tak, tak. Super. No tak przedświątecznie, można powiedzieć. Taka akcja spontaniczna. Z całym szacunkiem, ale to chyba troszkę pali, nie? Tak, no masakra. 30 litrów to co najmniej. Co, naprawdę się opłaca jeździć, nie? Przepraszam, Filip? Zamawiałeś Bolta? No to jestem twoim kierowcą. Ja mówiłem, stary, wjeżdża ci z choinką, jak kojrzy, to nasz Bolt, stary. Mówisz, co jest? Co tam? Przestraszysz się mnie drugi raz? Nie, płacz. Ej, no co ja robię złego? No. A na długo jesteś w Gorzowie? Na
Wczoraj przyjechałem wieczorem, dzisiaj za 2 godziny wylatuję do Poznania, ponieważ prowadzę taką serię codziennych filmów, w każdym samochód różny, w innym takie mieście. Takie vlog masy, jakby coś takiego? No to można, motoryzacyjne, tak. Jestem księżniczką YouTube'a w grudniu. Masakra. Samochodową. Dokładnie. Jak? Ale się upodliłem teraz. Chcecie zobaczyć, jaka chmura dymu? Za nami? Ty, nie wiesz, że się ale ty co, ogólnie jakiś z YouTube'a jesteś coś tego, czy tak kurwa? No, prowadzę program na YouTubie. Teraz daily vlogi robię. Codziennie dodaję jeden film z innego miasta. I dzisiaj jestem w Gorzowie. Filip, co o tym wszystkim sądzisz? Bo ty zabijesz, widzę stary. Jestem w porządku. Wszystko w porządku? Ta. Lekarz niepotrzebny? Żyjesz jeszcze, puls jest, tętno? Macie bardzo nierówne drogi. Strasznie. Co się dzieje? Co się dzieje? Co tak dymi? Jest git? Tak na rozluźnienie, żebyś zdał to prawko. Żebyś w końcu mógł usiąść na fotelu kierowcy. Fony zostały? Fony zostały. Słuchaj, musimy na wulkanizację jeszcze pojechać. Masz czas? No tym autem to raczej zdążymy. O, jeszcze ci puszczałem. Tak, ludzie ustępują, to jest mega fajna sprawa. Widzą choinkę na dachu, jest super, bardzo fajnie. Się cieszy. I boczkiem. Na koniec, słuchaj stary, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że jesteś rozluźniony, że jesteś wyluzowany i że pociśniesz na maksa bez żadnych tych. O Jezu, dzięki ci bardzo. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Wszystkiego dobrego, trzymaj się i zdaj ten egzamin. Dobra, dzięki. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował jeszcze raz. Jak tam, Nadia? Podobało ci się? Było w porządku? Było ok? Ja. Mina. Ojej. To chyba ta koszula. Dzięki ci wielkie. Dzięki bardzo. Już nic nie mówię, już Nadia, spokojnie. Ja pierdzielę. Filip, rozluźnij się. Spięty jesteś, co? Boisz się, czy po prostu jesteś w szoku? Co ty, nie boisz? Przecież staruszka mi nie uwierzy, że ja kurwa, na bolcie. Zrobimy sobie fotkę na Insta? Super, bardzo wam dziękuję. Dzięki bardzo, naprawdę, zajebiste przeżycie. Zrobił nam się tutaj taki mały zlocik, można powiedzieć. Wpadła ekipa z Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz jeszcze widzowie będą sobie wchodzili do auta, robili zdjęcia, czy tam jakieś małe przekazówki i tak dalej. Jeszcze wam pokażę 850, BMW serii 8, w której jest tylko 400 wyprodukowanych na świat i ten samochód ma 800 koni. Tak? 800? 800. Masakra. Nie, nie, nie mam zbytnio czasu. Ale to jest chyba propozycja na następny road trip. Piękny samochód. Żeby tradycji stało się zadość, to trzeba zjeść kalendarzyk. Ktoś chce czekoladkę? Oficjalnie, zjedzone. Super. To by było na tyle na dzisiaj. Kluczyki oddaję właścicielowi. Dziękuję za udostępnienie fury. Wracam do swojej klasy i już jutro kolejny materiał z Poznania. Z żółtą strzałą 700-konną, więc będzie co oglądać. Subskrybujcie dlatego. Pamiętajcie, bo subskrypcja daje wam możliwość śledzenia wszystkiego na bieżąco. To jest głupie, ale ważne. Pamiętajcie o Instagramie. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!